kręcili. No pokręcimy film. Mati, zgodzisz się, żebym pokazała to we vlogu? Oczywiście już mi się wcześniej zgodziłeś, ale chcę usłyszeć to. Tak, może jeszcze ci umowę podpiszę. No dobra, tylko przygotuję najpierw i przed opublikowaniem wyślę ci do podpisu, dobra? Ale trochę bym musiała czekać, bo do Kanady to pewnie, ja wiem, ze 3 tygodnie by szedł list, nie? Jeszcze dłużej. Jeszcze dłużej. Przepraszam moich widzów za mój wygląd, ale tak spontanicznie się połączyliśmy kamerą i pomysł tak naprawdę teraz wyszedł, żeby nagrać to do vloga. I jest już wieczór, u nas jest 15 po 21, a u Maćka, którą masz godzinę? 17.16. 17.16, 4 godziny wcześniej. To ty masz jeszcze dzień, jeszcze jasno jest u ciebie. A u was już się zegarki przestawiało? Nie, u nas będzie teraz, w ten weekend będziemy przestawiać. Teraz są 4 godziny różnicy, a jak się przestawi, to będą znowu 5. No, będzie, no, masz rację. Tak, teraz, z 29 na 30, dobrze mówię, niedziela to jest 30? Chyba jakoś tak. No w każdym razie w weekend teraz będziemy przestawiać. Tak, no. Jak w Polsce byliście, to wtedy 6 godzin było, to w ogóle już tak jakby połowa dnia no. Była różnica. No. Ale nie! Nie można w ogóle rozmawiać. Najdłużej to chyba jak w Hongkongu byłeś. Ile mieliśmy wtedy różnicy? O nie. Tam chyba aż tak źle nie było. Nie pamiętam teraz, ale to 8 było chyba było. Tutaj jest teraz wcześniej, a tam było później. I tam było... Mi się coś wydaje, że tam 8 godzin było. Nie wiem. No dobra, nieważne. Nie opowiadaj. Opowiadaj, co tam u ciebie. No już... Zbliżają się egzaminy powoli, no to się zaczynam uczyć, ale też mam projekty, to też muszę projekty dokończać. I do tego jeszcze planuję wycieczkę na wakacje po Stanach, to mam tyle do roboty. I najgorsze jest to, że jeszcze, że ja miałem taką awarię ostatnio wczoraj, że znalazłem sobie miejsce, do których chcę jechać i taki plan, co miałem podróży i wszystko się usunęło z jakiegoś powodu i teraz muszę wszystko nowo szukać. Coś ty, a dużo miałeś miejsc zaznaczonych? A to na aplikacji miałeś czy na czym? Na mapie miałem zaznaczone ich, bo ponad 200 miejsc. Oj, powtórz jeszcze raz, bo akurat zakłócenie było, jak mówiłeś, ile miejsc miałeś. Miałem ponad 200 i o Boże. Niektóre po prostu zniknęły i teraz muszę wszystko na nowo szukać. Ojeny. I do tego potem jeszcze muszę kupić wszystkie bilety, bo ja chcę podróżować autobusem, to muszę wszystkie bilety kupić, bilety na samolot, bo też samolotem będę jechał. Leciał? Leciał i ten, jeszcze jakieś hostele, jakieś takie rzeczy, to muszę to wszystko załatwić i do tego to wszystko jeszcze w tym okresie, kiedy mam egzaminy, ale myślę, że jak mam egzaminy, no to też będzie trochę luźniej, bo mam tylko naukę, no. A już na wykłady nie będę musiał chodzić, już mi się powoli kończą. A to może powiedz moim widzom, co studiujesz? Film, studiuję film, produkcję filmową i telewizyjną. I tutaj studiuję 5 kursów filmowych i mogłem sobie sam wybrać, jakie chcę studiować, bo było dużo do wyboru. Aha. I to też było bardzo ciekawe, bo w Anglii mam po prostu program filmowy. Aha. I tak naprawdę na pierwszy rok nie miałem żadnego wyboru, aha, jakie kursy studiuję, na jakie wykłady, jakie kursy studiuję w ogóle. Dopiero w drugim roku miałem wybór, ale w drugim roku już tutaj przyleciałem, tutaj drugi rok spędzam. No. I tutaj jak już załatwiałem to, co chcę studiować, jak musiałem zaznaczać, to miałem do wyboru, musiałem 30 punktów zebrać i różne kursy mają różne ilości punktów i w sumie studiuję 5 kursów podczas tego semestru i 4 ostatniego semestra studiłem. Niektóre 2 semestry trwają, czyli niektóre dalej robię. I mogę sobie wybrać. Jeden robię na przykład taki, że po prostu uczę się o wszystkim, co ma wspólnego z produkcją filmową, na przykład światła, albo używanie studia, albo dźwięk, edytowanie, po prostu wszystko. I kręciłem już teraz trzeci film kręcę chyba do tego kursu. No. Edytuję. No. Na inny po prostu kursy teorii, muszę studiować z książek i uczyć się o historii filmowej, do innego też podobnie tak. Na jednym to taki trochę inny jest, bo jest kurs z trzeciego roku, a ja jestem studentem drugiego roku, ale pozwolili mi kurs z trzeciego roku studiować, bo nie miałem do wyboru, żeby tak nie pasowało z moim planem lekcji. I on jest też ciekawy, bo uczymy się właśnie o tym, jak działają media w
w teraźniejszych czasach i jak ludzie są dookoła świata połączeni poprzez filmy, poprzez rzeczy jak na przykład Netflix albo... Oj, Mati, głos nam uciekł. Halo? Nie ma głosu. Nie ma głosu. Poczekaj, rozłączymy się i połączymy się na nowo. Ja zacząłem dzwonić i ty zacząłeś dzwonić. Jak cię przestało dzwonić, to potem ty zacząłeś dzwonić. No to opowiadaj dalej nam. No i ten kurs taki ciekawy jest bardzo, bo bardzo teraźniejsze tematy porusza i... No i on jest taki, ja mam 3-godzinny wykład jeden raz na tydzień, w środę o 7 wieczorem i kończy się o 10 wieczorem. To jest jedyny taki, co jest właśnie o takiej dziwnej godzinie. A resztę mam tak o 9:30 rano, na 2 godziny, na 3 godziny, albo po południu, coś takiego. A reszta to raczej kręcenie filmów. I czy tam, tak, no, przerabianie. Tak naprawdę jeden jest tylko taki, co naprawdę kręcę filmy, reszta jest taka bardziej, że uczę się albo tam jakieś małe projekty robię. Super. A jak ci się w Kanadzie żyje? Albo powiedz, jaka jest różnica? Jaka jest różnica między Polską, Anglią a Kanadą? Co zauważyłeś? Pomiędzy Polską, Anglią a Kanadą. To po prostu ja tak nie pamiętam takich największych rzeczy, ale to, co mi się akurat przypomniało, to, że zawsze tutaj narzekam, jak z kimś jestem, że w sklepie w ogóle nie ma tutaj, jak wchodzi się, takich gotowych kanapek albo jakichś gotowych sałatek. Nie ma takiego czegoś? Coś kupić taki, na przykład w Anglii, jak się idzie do Tesco albo do Tesco Express, to chcesz coś zjeść na lunch i nie masz kuchni, żeby gotować. Na przykład jak ja byłem na kampusie, nie mogłem nic gotować, to musiałem sobie coś kupić. To tam mogłem sobie kupić sałatkę albo jakąś kanapkę taką gotową, fajną. A tutaj to w ogóle, tutaj jak ja idę do Walmartu albo do jakiegoś sklepu, to tylko są zakupy, tylko jest jedzenie, rzeczy takie do lodówki po prostu, albo słodycze, nie ma gotowych kanapek. Jedynie jak się jest w centrum albo koło takiego sklepu 7-Eleven, co jest takie jak Żabka na przykład, tam takie rzeczy są, ale to są takie najzwyklejsze kanapki, jakieś takie najzwyklejsze przekąski, takie... I nie ma w ogóle wyboru. I tutaj właśnie brakuje takiego czegoś i ja myślę, że to jest dlatego, że ostatnio czytałem, że tutaj ludzie lubią gotować i jak chodzą na zakupy, to kupują wszystko na jeden tydzień. Tylko raz na tydzień chodzą na zakupy i już wszystko na tydzień mają. W ogóle już nie wracają potem do sklepu. I dlatego tutaj też się widzi w sklepach takie duże ilości jedzenia na przykład. To są duże paczki na przykład napoi, albo duże paczki słodyczy, duże paczki jedzenia. Opakowania zbiorcze. Tak. Aha. No to tata właśnie mówił, że w przeciwieństwie do Anglii, bo w Anglii to... Co? Nie no. Tutaj w Anglii można wejść do sklepu i drobiazgi kupić. Na bieżąco. Całe gotowce wszyscy. Znaczy większość Anglików żywi się gotowcami, o tak, nie? Takie jakieś danie do mikrofalówki to nie ma takiego. Bardzo mało tutaj jest tego. Ja będę jadła, Mati, bo my akurat w trakcie kolacji byliśmy. No dobra. Jeszcze próbuję sobie coś przypomnieć, czy coś jeszcze jest. No oprócz tego, że w ogóle inaczej tutaj wygląda wszystko. Tutaj jest bardzo duże miasto, Toronto. Bardzo wysokie budynki są, chociaż nie takie duże, jak widziałem w Nowym Jorku, ale albo w Hongkongu, bo w Hongkongu to były ogromne. W Hongkongu były wyższe niż w Nowym Jorku? Wyższe albo takie same. I... No, tutaj mi się wydaje, że to jest mniej ludzi niż w angielskich miastach. Jak się gdzieś idzie do centrum, to jest centrum miasta, to tam... Mniej osób się widzi na przykład na chodniku, niż się widziało w angielskich miastach i najbardziej chyba w Londynie. Bo w Londynie to są takie tłumy, a tutaj właśnie mniej osób. No i oczywiście też jest akcent inny. I ludzie zupełnie inaczej mówią i nawet niektórych słów inaczej używają, nowych słów niż w Anglii. Coś ty, o! Ale no co, czyli wnioskujesz, że... Czyli wnioskujesz, że Kanadyjczycy wolą raczej, nie wiem, wolny czas spędzać w domu, a tutaj Anglicy to raczej wychodzą sobie na zakupy czy gdzieś tam pochodzić, tak? No i też, nie wiem, jakieś takie, nie wiem czy tylko w Newcastle tak jest w Anglii, tam gdzie my mieszkamy, ale w Newcastle bardzo dużo osób wychodzi, gdzieś imprezują, a tutaj
Nie wiem, czy to jest dlatego, że kampus nie jest w centrum, jest bardziej oddalony albo coś takiego, ale tutaj nikt tak za bardzo, aż tak tego nie robi. Aha. Tutaj bardziej na spokojnie wszyscy nastawieni są i mi się to bardzo podoba. No to teraz powiedz, gdzie chciałbyś mieszkać? Zwiedziłeś Hongkong, mieszkasz teraz w Toronto, w Kanadzie, byłeś w Nowym Jorku. No. W Hongkongu to chyba nie, bo chociaż było bardzo ładnie, no to tak brudno się bardzo wydawało i tak nieswojo bym się czuł, bo tam i w obcym języku mówią i też oczywiście inaczej wyglądają wszyscy. I też no i tak się widzi takie osoby z Europy albo z Ameryki w Hongkongu albo w jakichś takich azjatyckich miastach, to też tak trochę dziwnie się wydaje, bo to nie są właśnie większości, tylko to są właśnie mniejszości. Odwrotnie niż tutaj jest na przykład. Aha. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, wiem. No i... No i to tak dziwnie mi byłoby trochę i też tam bardzo gorąco jest. I nawet od takiej porze roku, jak ja byłem w lutym, czy pod koniec tego, no to tam było tak gorąco, że ja bym nie wytrzymał chyba w lato. Ja nie wiem, jak tam w lato ciepło się robi, jak tak w zimę już jest. A wiesz, Mati, że nawet jedna moja widzka zauważyła, że musiało być tam chyba ciepło? Było bardzo ciepło. Po ubraniach właśnie, jak widziała. Cały czas chodziłem w koszulce, jedynie czasami może bluzę tak pod wieczór, ale no i też nawet tak deszczu nie było za bardzo, to bardzo, bardzo pogoda dopisała. No, w Kanadzie za to jest bardzo zimno, w Toronto no, jest zimno, ale największe zimno to chyba było właśnie w Banff, w Calgary, tam gdzie byłem, to było na zachodzie Kanady i tam i to jest właśnie tak jakby w górach, czyli tam jeszcze jest bardziej zimno, bo jest na wyższym poziomie oczywiście. I no, woda mi zamarzała, to już pokazywałaś, bo widziałem dzisiaj filmik. Po prostu nie dało się wytrzymać. Jak ja bym zdjął rękawiczki, to ja bym nie wytrzymał po prostu. Tutaj też czasami tak było, że ja byłem bez rękawiczek i po prostu nie wytrzymywałem pół godziny, bo już musiałem mieć coś założonego, bo tak było zimno. I takie zwykłe rękawiczki z Anglii to nie dawały dosyć ciepła i od razu musiałem zmienić na takie trochę grubsze, które i tak nie były dosyć dobre, bo i tak mi było bardzo zimno. Nawet taka kurtka, którą kupiłem, miałem 5 warstw i dalej mi było tak zimno. No ale to było akurat. Tutaj jest trochę lepiej w Toronto, ale i tak jest bardzo zimno. Teraz już się o wiele lepiej robi, już mogę w bluzie chodzić, chociaż i tak czasami wiatr powieje. I po prostu jak był ten okres zimowy, już teraz się skończył, to cały czas po prostu padał śnieg. Nie wiem, chyba 2 razy w tygodniu, nawet częściej, jak już tak naprawdę było, naprawdę taka prawdziwa zima była, no to był śnieg i on zostawał i on w ogóle się nie topił i wszędzie był lód po prostu, ale tutaj bardzo za to dobrze mają zrobione wszystko, już na następny dzień wszystko jest posypane piaskiem, nawet tego samego dnia wszystko jest zebrane z chodników, mają takie maszyny, które chodzą, które ludzie prowadzą, które zbierają właśnie śnieg albo przesuwają na bok na chodnikach. Wszystko jest bardzo szybko zrobione, bo już są przyzwyczajeni do takiego czegoś. To nie jest tak jak w Anglii, że śnieg spadnie i potem na kolejny dzień są ogromne korki albo ogromna afera jest, bo spadł śnieg, bo tutaj są przygotowani już na takie coś. No niby w Anglii też na niektóre śnieżyce, chociaż rzadko się zdarzały, ale jak już się zdarzała śnieżyca, to uprzedzali o tym. I służby powinny być przygotowane na to, a tu nagle zaskok. Tak. Czekaj, powiem tak, ściszę trochę telewizor, bo ja nie wiem, czy on nie jest za głośno. No mów. Ja cię słyszę dobrze. No i tam. I jedyna rzecz, która tu przeszkadza, to no to wszędzie chyba jest. Tutaj jest metro, który się nazywa Subway. Tak samo jak w Nowym Jorku i ten. I to nawet w takim samym stylu te pociągi wyglądają. No bo wiadomo, Toronto jest blisko do Nowego Jorku. I te pociągi bardzo często są zamykane na część drogi, albo bardzo często są jakieś takie opóźnienia i to też bardzo przeszkadza. Niekoniecznie przez pogodę, ale bardziej przez jakieś takie wypadki, na przykład, że ktoś coś rzucił pod tory, albo ktoś jakąś awarię miał medyczną w wagonie i musieli zatrzymać. I coś te pociągi tak często chodzą, że po prostu jak jakiś się zatrzyma, to wtedy wszystkie inne są opóźnione. Ojej. I mam pociąg tutaj, który jedzie prosto z kampusa do centrum i to trwa godzinę. Ale tak często są takie właśnie opóźnienia, że to się może nawet 15 minut spóźnić, albo 20 minut ciągnąć jeszcze dłużej. Aj tam, do przeżycia jeszcze, nie? Tak, ale to przejdzie, ale tak jest. No, ten drażni takie coś, no, to się zdarza. No. Fajnie, wiesz co, miałam tą naszą... Drożej tutaj jest bardzo. Drożej? Droższe jedzenie, może fast food trochę tańsze, ale chyba
Tak samo, a tutaj jest tak samo albo trochę drożej niż w Anglii. Myślę, że w Polsce jest jeszcze taniej niż w Anglii, ale to nie wiem, to tylko ja tak myślę. A wiesz może, jakie zarobki ludzie mają w Kanadzie? Ile zarabiają pieniędzy? Tak średnio? No tutaj jedynie jest tam ten chyba minimum, ile można zarabiać na godzinę. I to No. jest chyba $12 kanadyjskich. I Kanadyjskich. to jest chyba tak samo jak w Anglii. W Anglii ile jest Albo teraz troszeczkę minimum? więcej może. $12 kanadyjskich w Kanadzie. 11 coś albo 12 dolarów. 7,65. Nie, 7,65, coś takiego. 7,65 chyba w Anglii jest minimum. Będzie teraz większe. I się trochę zwiększy teraz, a w Polsce ja nie wiem, szczerze mówiąc, jaka Po jest prostu najniższa jeszcze mniej. stawka. Bo to też tak dziwnie, nie można tak porównywać, bo ludzie inaczej zarabiają. Ale ja tak mówię, jak na przykład ja sobie przejadę do Polski, to dla mnie jest bardzo tanio tam. Albo jak tutaj wrócę z powrotem do Anglii, to będzie mi też się bardzo tanie wydawać. A z Kanady, Porównanie no. tutaj do Kanady, ale też inaczej ludzie zarabiają. Też nie można tak porównywać. No, dokładnie. Dokładnie. Fajnie. No to nie odpowiedziałeś jeszcze do końca, w którym kraju chciałbyś mieszkać kiedyś? A, no, Polska, mówiłem, że Anglia, w Nowym Jorku, Kanada. tutaj w Kanadzie może nie, ale w Nowym Jorku mi się bardzo podobało, ale tam też nie wiem, czy to nie by było za duże miasto dla mnie, bo tam naprawdę jest, ja byłem tam, no byłem chory i też nie mogłem tyle zwiedzać, ale zwiedzałem chyba 4 dni solidne i wszystkiego nie zwiedziłem. Tam nie wiem, czy nie byłoby za duże miasto dla mnie. I też tyle ludzi jest w tych wagonach, jak się jedzie, że i tak blisko jest się wszystkich, że nie ma się w ogóle żadnego miejsca prywatnego, jak się jest w wagonie. I ten, wszyscy się dotykają zawsze, to ja bym tak chyba nie mógł, bo większość czasu się stoi w tych wagonach, nawet nie można siedzenia znaleźć. I Tata się śmieje, może samochód byś miał. no, jakbym miał prawo. Ale samochodem nie, właśnie samochodem nie, bo samochodem nawet nie da się przejechać przez centrum, jak No się nie, jedzie. a zaparkować? To już nie ma o czym No, w co ogóle dopiero mówić. zaparkować, właśnie. Ale w Nowym Jorku mi się podobało. Pogoda też była dobra, jak na porównanie z Toronto też była trochę lepsza. Ale nie wiem, czy to nie było dlatego, że akurat takie ciepłe parę dni było wtedy, jak ja byłem. Też było bardzo ciepło. Ale podobało mi się w Nowym Jorku i może w Nowym Jorku, ale raczej nie. Bardziej chyba chciałbym mieszkać w Los Angeles, chociaż jeszcze tam nie byłem, ale będę. Bo tam jest bardzo ciepło, tam bardzo fajna pogoda, jest, są plaże. Może trochę bym tęsknił za zimą, ale zawsze można przecież sobie w górę trochę polecieć i tam już są góry ze sztukę, w Oczywiście. których ja byłem. I tam oczywiście Hollywood tam jest, to ja bardzo się interesuję filmami. Jest o wiele większa szansa zdobycia pracy chyba z tego, co patrzyłem, bo tam jest które produkują filmy, albo tyle studiów różnych. Dużo bardzo programów telewizyjnych też się tam nagrywa. No i po prostu tam wszystko jest właśnie skupione na tej produkcji filmowej. I to jest miejsce, do którego się leci, jak się chce pracę w filmach znaleźć wymarzoną. To mamy trzymać kciuki, że kiedyś tam znajdziesz pracę, tak? Tak, tam albo może jak mi się gdzieś indziej spodoba lepiej, to wtedy tam, ale myślę, że tam bardzo fajnie mi pasuje z tym, co chcę robić w A przyszłości. ja myślałam, że będziesz chciał mieszkać tam, gdzie my mieszkamy. W Anglii. Nie, właśnie w Anglii, jak ja byłem w tych innych miejscach, to w Anglii zaczęło mi się coraz bardziej mniej podobać. Nawet jak patrzysz, jak byliśmy w Polsce, to w Polsce mi się lepiej podoba niż w Anglii. Tak. Tak mi się wydaje. Czyli mamy trzymać kciuki, żeby udało ci się z Los Angeles w przyszłości. Tak, bo właśnie jak będę teraz w wakacje, to będę szukał, bo będę na 2 miesiące, tak planuję, i będę szukał, jak to się nazywa po polsku, takiego nie stażu, ale placement, czyli takiej pozycji niepłatnej w pracy, w jakiejś firmie, która produkuje filmy, żebym jako część mojego kursu na Uniwersytecie w Anglii mógł 6 miesięcy pracować za granicą i zdobyć doświadczenie w firmie, która produkuje filmy. I też dostanę trochę pieniędzy z tej pożyczki, którą dostanę, i też będę Studencki. miał parę, jeden albo chyba dwa scholarships, czyli no nie wiem, jak to się nazywa po polsku. No te staż. To się chyba nazywa Staż. staż, prawda? No, staże. To też będę miał to
I myślę, że nawet jak będzie niepłatno, to i tak będę miał możliwość tego właśnie to zrobić. Dlatego będę teraz szukał tego podczas wakacji. I Super. może coś znajdę. Myślę, że jak będę szukał niepłatnego, to zawsze się znajdę niepłatną pracę. No, podawanie kawy. Dobre i to, byleby tam być, nie? Mati, myślałam. Ojej, znów się zatrzymało chyba. Nie, Mati, myślałam, że tą rozmowę dołączy do vloga, ale jak tu widzę, ile czasu rozmawiamy, to chyba to będzie po prostu film z rozmową z tobą. I to już chyba bardzo długi, więc chyba będziemy zakończać. Głosu znów nie ma. Nie ma głosu. Połączymy się jeszcze raz i zakończymy po prostu już naszą rozmowę. No chyba nie da się nam już połączyć. O, jest, jest. Jest szansa. No coś przerywało Czas chyba. przerwało. Dobra, Mati, zakończymy już tą rozmowę, bo naprawdę bardzo długi filmik wyjdzie. No ja się dziwię, jak ktoś dotrwa do końca, jak ktoś się tak Bardzo interesuje. ciekawie opowiadałeś. Na pewno, na pewno, na pewno będą chętnie słuchać Ktoś widzowie. dotrzyma. Ktoś dotrzyma, ktoś dotrwa. Tak, ktoś wytrzyma. A w ogóle to prośba do moich widzów, dajcie znać, czy takie filmy wam się podobają i jeżeli was ciekawi właśnie, co syn mój myśli o Kanadzie, o Ameryce, o Hongkongu, jeżeli jakieś pytania byście mieli albo w ogóle na jakiś temat byście chcieli, żebym porozmawiała z nim, coś was interesuje, to Może na pytajcie. temat wizy ktoś by miał pytania. O, wizę amerykańską wyrabiał Maciek, to też mógłby opowiedzieć, ale to może w następnym filmie. Tak, może zdaniemy jakieś pomysły na kolejną rozmowę, o czym Tak możemy jest. rozmawiać. Także komentujcie, piszcie, co chcielibyście usłyszeć i na pewno będziemy się łączyć, będziemy rozmawiać i Maciek odpowie na wasze wszystkie pytania. Także bardzo O dziękujemy. tyle pytań nie dostaniemy, że w ogóle, czy my w ogóle wszystkie dołamy odpowiedzi, to nie wiem. Może tylko te takie najlepsze odpowiemy, nie wiem, czy wszystkie zdążymy. Albo sami wymyślimy pytania ciekawe. Tak. Dobra, to bardzo dziękuję wam za oglądanie filmu. Maciek, dzięki za rozmowę. Proszę. Trzymaj się, synek. Tęsknimy tu za tobą. No ja za bardzo. wami też. No, to się trzymaj. I Dobra. zapraszam wszystkich nowy, wszystkie nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. Nie, Maciek? No. Dzwoneczek klikajcie, to będziecie z wszystkimi filmami na bieżąco. No to Dobra. może tak być, że ktoś ten filmik pierwszy oglądnie w twoim kanale, Może to od być, razu może mogę być. zobaczyć resztę. Może być. Dobra. To dzięki, Maciek. Dziękuję wam bardzo, moim widzom i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa. Pa. Pa.